No to dzisiaj trochę będzie o decyzjach. Podzielę się tym, bo jestem sama w trakcie dosyć ważnej, może nie tyle ważnej, co dosyć istotnej decyzji, która jakiś tam czas we mnie jest i ciągle nie podjęta i tak wisiała. Ja jestem typem człowieka, który zawsze ma problem z decyzją, bo ja zawsze mam równorzędność i to jest dobre, i to jest dobre, i to jest niedobre, i to jest niedobre, i bardzo ciężko mi podjąć decyzję, co wybrać, dopóki tego nie zrobię. Za tym stoi oczywiście, myślę, że wiele ludzi to ma, bo za tym stoi bardzo wiele tych wszystkich aspektów lękowych, wyjścia ze strefy komfortu, jakby często przekraczania jakichś tam swoich barier, jakichś swoich oczekiwań z czymś związanych, więc tutaj masa różnych klamotów się na pewno zbiera w tym wszystkim. I dlatego ja często utykam w takim punkcie właśnie zrobić, nie zrobić i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to było naprawdę masakrycznie, potrafiłam długo utknąć w różnych punktach takich decyzji i stan, który wtedy pewnie znacie, jeżeli macie z tym problemy, wytwarza się w człowieku, to jest coś po prostu koszmarnego. Niby nic się nie dzieje, niby wszystko jest w porządku, niby człowiek jest okej, bo to czasem są jakieś pierdołowate decyzje, a nie możesz też tego podjąć, nie możesz tego zrobić i rozpieprza to czasem po prostu pół dnia albo dłużej, albo się ciągnie przez wiele dni i tak dalej. No i wracając jakby do tego, decyzje. Z decyzjami to jest taki numer właśnie, że często chcemy coś zrobić, ale równocześnie boimy się tego zrobić. Albo wiemy, że jeśli to zrobimy, to stracimy coś. Trochę byśmy chcieli mieć dwie sroki za ogon, nie? Czyli zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko. I wtedy jest ten dysbalans, co wybrać, jak wybrać i tak dalej. No i powiem wam jakby odnośnie tej mojej jakby kwestii, tak? Ta decyzja sobie kwitła, co zrobić, jak zrobić, ponieważ tutaj jest to cała zabawa tego serca i rozumu. Rozum w takich, no bo powiedzmy, że mamy tam decyzję, mówimy, dobra, no to zapytam się z serca, co ja mam zrobić, okej. Okay. Fajnie. Tyle, że rozum jest dosyć sprytny i potrafi się bardzo często mocno podszyć pod serce i tak ci to wszystko przedstawić pięknie, że ty czujesz, że tak naprawdę to jest decyzja z serca, że nie powinnaś tego robić, albo powinnaś to robić, albo coś. No i wtedy zaczyna się ta zabawa. Jak rozpoznać, czy to serce mówi, czy to rozum mówi, czy to to, czy to to. Ja wielokrotnie nie wiem. Nie wiem i wtedy mam takie swoje rozwiązanie, odnosząc się po prostu do tych swoich symbolicznych i magicznych aspektów. I to może zrobić sobie każdy z was. Wydaje mi się to metoda bardzo fajna i prosta, bo używamy wtedy podświadomości, która zawsze wie, co jest dla nas dobre i właśnie tam jest ten głos serca i on nas nie oszuka. Ja używam sobie do tego jakichś różnych symbolicznych rzeczy. Akurat najczęściej mam karty Dixita i one są bardzo abstrakcyjne, jak je znacie, one są, jest masa symboliki i tam można stworzyć sobie historię, jaką chcesz, więc jakby wyciągam sobie, powiedzmy, z zapytaniem jakiegoś tematu, wyciągam sobie tą kartę jakąś, którą po prostu poczuję i się jej przyglądam i pierwsze moje skojarzenie, nie późniejsze, a bo to, tylko pierwsze, absolutnie pierwsze skojarzenie. Staram się, żeby było jak najczystsze. Czasem jest też tak, że nie rozumiem jej, ale później idę spać tej nocy i w śnie mam jakąś odpowiedź, bo umysł to podświadomy sobie to przetworzył i sen wyrzucił to na powierzchnię. Czasem tak bywa, albo później przychodzi skojarzenie, ale zawsze te karty są takim dla mnie dużym wsparciem. Faktycznie jakoś to się gdzieś sprawdza. Ale to nie muszą być karty, to mogą być, to może być jakaś książka z ilustracjami, to może być jakiś, nie wiem, twoje rysunki, cokolwiek, co ma jakąś namacalność
dla mnie obrazu, tak? Ale to mogą być też słowa, tylko do mnie słowa akurat nie docierają. Miałam takie karty, które też były jako słowa, tak, opisywały jakiś tam problem, jakby jakąś diagnozę, którą z tego możesz zrobić. One okej, fajnie wspierające gdzieś tam mogą być, ale to było dla mnie bardzo myślowe, nie? To było już takie bardzo przez rozum. Ja tych kart najczęściej nie byłam w stanie właśnie zrozumieć, one do mnie jakoś nie wchodziły, nie... Ale też fajna zabawka, jakby dla kogoś, kto jest bardziej w takiej logiczności, to może być jakby to. Zawsze wyciągamy po prostu tą kartę, która absolutnie nasza ręka pójdzie do tej karty, która ma być. Tak? Jeżeli wierzymy oczywiście w takie rzeczy. No i ja wierzę i mnie to jakoś pomaga, więc jakby tu nie wiedziałam, co zrobić z tą decyzją. Siedziałam, trochę się wałkowałam z tym. Wyciągnęłam jakąś tam kartę, która potwierdziła mi, bo były dwa głosy. Jeden głos zrób, drugi głos nie rób. No i każde oczywiście równorzędne. Nie byłam w stanie rozpoznać, które jest z serca, które jest z rozumu. I podjęłam jakąś tam decyzję, mimo że wiem, że będzie to doświadczenie, wiem tu, tak, że to będzie doświadczenie dosyć trudne. Ale właśnie, tu też tak jakby wątek chciałabym Wam troszkę pociągnąć o to, jak na ten moment udaje mi się patrzeć na doświadczenia trudne, takie, które teoretycznie nam są niechciane. Mam taką jakąś ostatnio swoją obserwację, że znajdując się w jakimś doświadczeniu, na przykład jestem teraz przed podjęciem decyzji i wiem z serca, przychodzi do mnie z serca, że ta decyzja będzie zła i teraz ja swoją świadomość, swoje bycie, swoje ja, ponieważ uważam, że każdy człowiek jest tutaj w tej po prostu materii człowieczej, tak się zamanifestował i chce sobie jakichś różnych rzeczy podoświadczać. W tym momencie mogę nawet zdecydować, że chcę wejść w jakiś dramat, w jakąś historię, która będzie z cyklu, nie wiem, odrzucenie, lęk, strach, niepewność, smutek, cokolwiek takiego, co tam gdzieś kiedyś było interpretowane jako coś złego, niefajnego, niechcianego, odrzucanego. W tym momencie, ponieważ jest nieocenianie, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie mam tej potrzeby, żeby to nazywać, nie mam potrzeby tego analizować, nie mam potrzeby w to się tam zagłębiać. Jest to po prostu doświadczenie, tak jak każde inne, ale dlaczego też jakby czasem pojawia się ta decyzja wejścia w ten dramat? No bo trochę tak jest, mam wrażenie, że duchowość jest przedstawiona jako taki... trochę przekłamanie jest ogólnie o duchowości, moim zdaniem, bo duchowość jest nam trochę jawiona jako takie, no za przeproszeniem, sranie tęczą, nie? Że jakby w tej duchowości to jest tak pięknie, że ty tam tylko siedzisz, kwiatki wąchasz i w ogóle, no Jezus, pijesz z zachwytu, przytulaski, milusaszki i w ogóle jejku, jejku i kochajmy się wszyscy, bo jesteśmy wszyscy tacy i w ogóle wybaczajmy i w ogóle. No mi się zawsze trochę chciało tak na takie rzeczy, bo absolutnie, absolutnie od zawsze gdzieś tam czułam, że to nie jest duchowość, to jest ściema, nie duchowość. Duchowość potrafi być brudna, duchowość potrafi być agresywna, duchowość potrafi być bardzo nieprzyjemna i bardzo upaprana, więc jakby przedstawienie jej tylko z takiej perspektywy, że jak już tam powiedzmy ten rozwój twój nastąpi, to tam będzie tak w ogóle cudownie i tak w ogóle po prostu miękko, kończy się tym, że spora część ludzi utyka w takim przerysowaniu tej... tego serca, no tak? I tu ja nie mam nic do tego, tylko to jest po prostu pułapka tego, co nam jest jakby przekazywane, tak? Ja uważam, że chciałabym iść w kierunku zupełnie innym, jakby duchowość to jest doświadczenie wszystkich aspektów i bycia w nich w takiej formie, w jakiej chcesz być, czyli Bo znowu zapętliłam, bo wiecie, bo skojarzenie moje zawsze było, jak patrzyłam na to, na ten przekaz duchowości właśnie taki upiększony, to myślę sobie, no nie no, to tam nudne to życie, nie no, bo to nic sam się nie dzieje, no tylko kwiatki wąchasz, no to w ogóle, no sorry, no ale ja trochę dramatu w życiu jednak potrzebuję, ten teatrzyk czasem musi istnieć, no bo po to ja tutaj jestem, żeby jednak trochę się czasem powkurwiać, trochę się czasem posmucić, trochę czasem popłakać i trochę czasem coś innego, więc jakby było dla mnie takie coś, że ja nie wiem, czy chciałam w tą duchowość jakąś taką akurat iść, tak, żeby było tylko tak pięknie. Ale
jakby w tym samym doświadczeniu ty możesz sobie jakby wybierać właśnie to, czyli jesteś sobie w tym, powiedzmy, czuciu i w tej jakiejś tam pełności, tak, którą na dany moment udaje się uzyskać i dajmy na to, że zaczyna się robić nudno, tak? Ja nie lubię nudy w życiu, więc u mnie się tam musi cały czas coś dziać. Zaczyna czegoś brakować, zaczyna brakować atrakcji, tak? Jakiejś. I nie z punktu pustki, że teraz muszę sobie zagłuszyć, żeby była atrakcja, tylko bardziej z czegoś takiego, jakby, no ja to nazywam trochę takim głosem tej duszy, nie? Jakby takim ruchem duszy, który po prostu w pewnych momentach ma ochotę podoświadczać czegoś bardziej intensywnego, a potem znowu posiedzieć i nic nie robić, a potem znowu czegoś podoświadczać. Ale wchodzisz w to już nie z takiego poziomu, takiego bycia tym dramatem, jeżeli już na przykład decydujesz się na wejście w ten dramat, tak? Jakby, bo ja teraz wiem, że ta moja decyzja spowoduje wejście w jakiś tam chwilowy dramat. Dramat, który będę mogła sobie znowu przeobserwować z trochę innej perspektywy, przyjrzeć się, tak jak wam wcześniej mówiłam o tym hejcie, tak? Czyli program, który wiem, że mam, uruchomi się w tej sytuacji. Ja to wiem, ponieważ wiem. No nie wiem, ale jakby mam te podejrzenia, że tam się może taki kontekst wydarzyć, więc jakby będę mogła sobie siebie przyobserwować, ale trochę z punktu jakby takiego z zewnątrz, przyjrzenia się, jak ja się w tym bawię, czy bo tymi dramatami można się bawić. To jest dla mnie nadal fenomenalne odkrycie i jara mnie ono, bo tymi właśnie momentami, które kiedyś całą sobą byłam tym dramatem, całą sobą po prostu tam ugrzęzłam często na długi czas i było boleśnie, tak teraz one potrafią być przez chwilę bardzo bolesne, intensywne. Ale widzisz gierkę tego wszystkiego, tą iluzoryczność tego i zaczynasz się tym bawić. I to jest, wiecie, to jest cudowne, dlatego że jak zaczynasz się tym bawić, to dzieje się coś przekomicznego. To, czego uczono mnie całe życie, w ogóle zupełnie się odwraca do góry nogami. I znowu jestem po tej drugiej stronie lustra wtedy, nie? Bo przestaje to mieć siłę, absolutnie. I nawet jak na chwilę cię tam zasyśnie i wchodzisz tam w te wszystkie bajeczki, to widzisz jej i mówisz tak, o, ale fajnie, znowu się dałaś tutaj w to i w to i w to. Znowu ktoś ruszył ten czuły punkcik u ciebie, a to jednak jest czuły punkcik nadal tam i coś tam, tak? I okej, niech on będzie. Ja nie mam zamiaru zmieniać swoich czułych punkcików. One są potrzebne. Myślę, że przestalibyśmy być naprawdę tutaj człowiekami na tej ziemi. Gdybyśmy tak sobie te wszystkie czułe nasze punkciki wymazali i byli tylko tacy kwitnący i po prostu tacy cudowni, nudno by było według mnie. Ale to według mnie. Taka jest moja perspektywa tej duchowości. Dlatego właśnie o tych decyzjach wam dzisiaj chciałam opowiedzieć i w kontekście decyzja, duchowość, duchowość. To też jest złe słowo, no ale ogólnie ten kanał. Ciekawa jestem, czy też macie jakieś takie tam obserwacje ewentualnie w tym temacie. Z kilkoma osobami udało mi się potwierdzić, że podobnie to jakby rejestrują, podobnie się gdzieś to zadziewa. No i naprawdę robi się wtedy wesolutko, bo nawet te trudne momenty mogą okazać się bardzo fajne. No i tego bym chyba wam życzyła. Żeby właśnie umieć się jakby przesuwać z tym polem swojej świadomości, że jeżeli chcę być w tym błogim stanie, to sobie jestem w tym błogim stanie. Jeśli jest moment, że chcę sobie pobyć trochę w niebłogim stanie, żeby później sobie znowu wrócić do tego błogiego stanu, to też sobie mogę być. I tak dalej, tak? I jakby wtedy faktycznie trochę inaczej zaczynamy oglądać sobie ten cały nasz życiorys. No i może się okazać, że on się mocno zmienia. U mnie się zmienia, u mnie się bardzo dużo z tego powodu właśnie zadziewa takich rzeczy ala przypadkowych, tak? Czyli że pozwalam sobie na doświadczenie tego z obserwacją samej siebie, nie wchodząc w bycie tym problemem. I na bazie tego zaczyna się dziać coś tak dziwnego, że
No, mi jest to ciężko wyjaśnić, na pewno Wam nie będę w stanie tutaj tego przekazać, ale polecam spróbować. Może coś ciekawego z tego się wyczaruje. No to chyba tyle, żeby nie przedłużać. Pozdrawiam, dobrego wieczoru.